To zacznijmy. Potrafią słuchać i potrafią zadawać pytania. Ja zwracam uwagę na to, że udało się naszemu pokoleniu usunąć przeszkody. Ale to jest połowa. Ale zobacz, jak budować. Pytania są podstawowe. A jaki fundament? Co to dzisiaj znaczy lewica? To znaczy prawica. A jak sobie poradzimy z demagogią, populizmem i kłamstwami polityków w demokracji? A więc to są te pytania na dzisiejsze czasy, na które... O którym byśmy mówić? Rozmawialiście o bieżącej polskiej polityce? Nie, nie było czasu, to za krótki czas. Źle to trochę zrobiono, że tak krótko nam dano, ale umówiliśmy się na dalszą. Panie prezydencie, prezydent Duda właśnie zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, dopóki jego ustawa o KRS-ie nie przejdzie. To dobrze, że budzą się ludzie, bo jeśli nie, to zbliża się godzina W. Co to znaczy? Nie wie pan, co znaczy. No, ale pani już. No. Obyśmy nie musieli, nie musieli już wchodzić to. Ale nie możemy pozwolić, by tak ojczyznę rujnowała. Dlatego trzeba zrobić wszystko, co możliwe, i tych ludzi odsunąć od władzy albo nawrócić. A wracając. Czy pan się wybiera do Warszawy? Tak, już jestem spakowany, bo sytuacja jest coraz bardziej gorąca. A decyzję prawdopodobnie. Jako najstarszy będę musiał ja podjąć tę ostateczną decyzję, dlatego jestem dla niej przygotowany i obym nie musiał jej podejmować. Co to za ostateczna decyzja? Co pan będzie robił w Warszawie? A wracając do książęcej... Co pan będzie robił w Warszawie? Patrzcie mi, co się będzie działo. Ale podejrzewam, że ludzie będą się gromadzić, nie pozwolą na uchwalenie złych rozwiązań. No i dojdzie do... A wracając do książęcej pary, jak znajdowali nasz kraj? Powiedzieli coś, czy im się podoba, czy nie? Za mało. Za krótko. Naprawdę bardzo, bardzo zaciekawieni. Oni jednak takich rozmów tam nie bywa często. W związku z tym widziałem ich ciekawość, ale jednocześnie no, czas jest zaplanowany. Panie prezydencie, jest pan gotów stanąć na czele tych ludzi, którzy protestują w Warszawie? Nie chciałbym, ale będę musiał. Jeśli będzie tak dalej szło. I podejmę decyzję nawet te trudne. Jest pan spakowany, a kiedy pan się tak dokładnie wybiera? Dzisiaj, jutro? Chciałbym, żeby w ogóle. Bardzo lubię tak skupić jeszcze w lecie. Ale jestem odpowiedzialnym politykiem, który się nie uchyla od trudnych decyzji. Jakie to są trudne decyzje, panie prezydencie? Jak pan nie wie, to pan...